Cześć, nazywam się Bartek, prowadzę kanał 4 Pasje i zapraszam Was do obejrzenia materiału, w którym przedstawię 5 serii anime, od jakich moim zdaniem najlepiej rozpocząć przygodę z japońską animacją. W swym filmie omówię pokrótce każdy z tytułów, wymienię ich największe atuty oraz wyjaśnię, do jakich osób owe serie są najbardziej skierowane. Zapraszam, abyście zostali ze mną. Pierwszym tytułem w moim zestawieniu jest Mushishi. Anime, oparte na pięknej mandze autorstwa Yuki Urushibary, przedstawia losy Ginko, mężczyzny przemierzającego Japonię i trudniącego się w rozwiązywaniu wszelkich problemów, w które są zamieszane Mushi. Te tajemnicze istoty potrafią mieć ogromny wpływ na życie ludzi, tym bardziej, że są przez nich bardzo rzadko dostrzegalne. Z racji tego, iż Mushi powodują mnóstwo niecodziennych, interesujących, ale też dramatycznych sytuacji, interwencja Ginko jest konieczna i bardzo często na wagę złota. Już w pierwszym epizodzie natrafia on na chłopaka, którego rysunki ożywają. Podobne rzeczy dzieją się z pewnym farmerem, ponieważ wszystko, co mu się przyśni, ma miejsce w świecie rzeczywistym. Ginko spotyka także mężczyznę, poszukującego swej zmarłej żony, czy innego mushishi, strzegącego pewnej góry, której ochrony nie chce przekazać nikomu innemu. Z takimi oto problemami musi mierzyć się właśnie Ginko. Oprócz niewiarygodnie interesujących historii, stanowiących największy plus serii, Mushishi ma do zaoferowania wspaniałą postać głównego bohatera, co charakteryzuje większość tytułów wybitnych. Ginko jest opanowany, wybitnie inteligentny, gotowy na poświęcenie oraz świetnie zna zachowanie Mushi, co wykorzystuje w jak najlepszy sposób. Jakie osoby mogą zatem sięgnąć po Mushishi? Z pewnością spragnione wspaniałych, zakrawających o fantastykę historii, których centrum stanowi interesujący, wyrazisty bohater. Mushishi spodoba się na pewno także wszystkim ceniącym sobie piękną animację oraz tym, którzy chcą zostać skłonieni do przemyśleń, pragną się czegoś nauczyć, a dynamiczna akcja nie jest dla nich najistotniejszym elementem. Osobiście seria Mushishi zajmuje w moim sercu miejsce szczególne i niewykluczone, że w tym roku ją sobie odświeżę. Bez dwóch zdań jest tego warta. Drugi tytuł to Shingeki no Kyojin, czyli jedna z najgłośniejszych serii anime XXI wieku, oparta na słynnej mandze autorstwa Hajime Isayamy. Jeśli chodzi o Atak Tytanów, to sytuacja przedstawia się zgoła odmiennie niż w wypadku Mushishi. Po Shingeki powinny sięgnąć osoby ceniące sobie akcje, lubujące się w historiach wojennych oraz zwracające uwagę w filmach czy serialach na efekty specjalne i realizację scen walki. Wszystkie te elementy i to na najwyższym poziomie znajdziecie właśnie w Ataku Tytanów. Oprócz tego wybitnie ukazane oblicze wojny z tytanami i wszelkie dramaty, które się z tym wiążą, co stanowi w mojej opinii największy atut serii. Do tego Shingeki może się poszczycić znakomicie poprowadzoną fabułą, nie pozwalającą się nudzić nawet przez sekundę. W Shingeki mamy także trio ciekawych i różniących się od siebie głównych bohaterów, którzy już w dzieciństwie doświadczyli okrucieństwa ze strony tytanów. Są nimi odważny, prawy i zawzięty Eren, waleczna, opiekuńcza, lecz chłodna w stosunku do większości osób Mikasa oraz sympatyczny, niezbyt odważny, ale bardzo inteligentny Armin. Mimo albo raczej dzięki tym odmiennym cechom charakteru, relacje między wspomnianą trójką są ciekawe i wyraźnie zarysowane. Podsumowując, osoby, które pragną przenieść się w świat wojny widzianej z perspektywy młodych ludzi, gdzie dominuje poświęcenie, dramat, często zwątpienie i śmierć, powinny z całego doświadczenia wynieść naprawdę wiele, a anime zostanie w ich pamięci na bardzo długo. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że nie polecałbym oglądania Ataku Tytanów osobom, które nie ukończyły 15 lat, ponieważ Shingeki jest naprawdę brutalne, co musi mieć miejsce, jeśli chce się przedstawić wojnę wiarygodnie. Gdyby ktoś z Was był zainteresowany, to na moim kanale znajdują się dwa filmy, w których omawiam pierwszy i drugi sezon Shingeki no Kyojin. Jeśli macie ochotę się z nimi zapoznać, serdecznie zapraszam.
Trzecią serią, od której w mojej opinii warto rozpocząć przygodę z anime, jest Cowboy Bebop, legendarne arcydzieło w reżyserii Shinichiro Watanabe. Akcja anime toczącej się w przyszłości, w której ludzie zdążyli osiedlić się na Marsie, opowiada o losach Spike'a Spiegla oraz Jetta Blacka, dwóch przyjaciołach przemierzających kosmos na statku o nazwie Bebop. Obydwaj panowie są łowcami nagród, starającymi się pochwycić przeróżnych złoczyńców i otrzymać za to godziwą zapłatę. Właściwie każdy odcinek anime koncentruje się na losach innej postaci, którą duet pragnie złapać w swe sidła, a wszystkie epizody są niewiarygodnie ciekawe i doskonale opowiedziane. W jednym z nich Spike i Jet natrafiają na charakterną piękność, Faye Valentine, która ostatecznie staje się kolejnym członkiem załogi Bebopa. Tak samo stało się z Edwardem, genialnym hakerem, wyróżniającym się ekscentrycznym zachowaniem. Cowboy Bebop to jednak nie tylko genialna podróż po kosmosie w rytmach wspaniałej jazzowej muzyki, której autorką jest Yoko Kanno, a wykonawcami zespół The Seatbelts. To również albo przede wszystkim opowieść o relacjach pomiędzy Spike'iem, Jetem, Faye oraz Edwardem i uporaniu się z ich skomplikowaną przeszłością. W szczególności wydarzenia, których doświadczył Spike, odcisnęły na nim ogromne piętno i ucharakteryzowały jego osobowość. A propos Spike, o tym gościu mógłbym chyba opowiadać godzinami. W mojej opinii to najciekawsza, najlepiej rozpisana, najsympatyczniejsza i zwyczajnie najfajniejsza postać męska, jaka kiedykolwiek pojawiła się w anime. Zwyczajnie nie da się być bardziej zajebistym niż Spike. Do jakich osób jest zatem skierowany Cowboy Bebop? Z pewnością do tych, których interesuje ciekawa, doskonale poprowadzona fabuła oraz szukających wyrazistych, niepowtarzalnych postaci, próbujących uporać się ze swymi demonami. Fani dobrej muzyki, a już w szczególności jazzu, także będą zadowoleni, nie mówiąc już o miłośnikach kosmosu. Cowboy Bebop dysponuje również genialnym zakończeniem, jednak nim do niego dojdziecie, czeka was mnóstwo wspaniałych chwil i emocji. Śmiało dołączajcie do Spike'a i spółki. Naprawdę warto. W moim zestawieniu nie może zabraknąć oczywiście Fullmetal Alchemist Brotherhood, które osobiście uznaję za najwybitniejsze anime w historii. Brotherhood, opierający się na uznanej mandze autorstwa Hiromu Arakawy, na przestrzeni wszystkich 64 odcinków trzyma niewiarygodnie równy i wysoki poziom. Niesamowita podróż Edwarda i Alfonsa, dwóch braci poszukujących kamienia filozoficznego, którego odnalezienie pomoże w odzyskaniu ich ciał, dostarczy wzruszeń, napawa nadzieją oraz uzmysławia, jak ważne w naszym życiu są bliskie osoby, na których można polegać. Podejrzewam, iż ludzie szukający w książkach, filmach czy serialach dużych ilości interesujących postaci powinny być zachwycone, oglądając Fullmetal Alchemist Brotherhood. Oprócz Edwarda i Alfonsa są to chociażby Roy Mustang, Mace Hughes, Risa Hawkeye, Izumi Curtis czy Lan Fan. Fullmetal Alchemist Brotherhood nawiązuje w mojej opinii pod pewnymi względami do legendarnej sagi Władca Pierścieni autorstwa pana Tolkiena. Dzieje się tak choćby za sprawą wątku długiej podróży pełnej niebezpieczeństw i przeróżnych wrogów, drużyny, która w Brotherhood się w pewnym momencie nawiązuje, czy walce z najgorszym złem. Fullmetal Alchemist Brotherhood to uniwersalna, genialnie ukazana podróż, będąca w stanie nauczyć i przypomnieć o najistotniejszych i najważniejszych wartościach naszego życia. To doskonale napisana historia, której ostatnie 15 odcinków dosłownie wgniata w ziemię, a zakończenie nie mogłoby być lepsze. Opowieść dla wszystkich, niezależnie od wieku. Na sam koniec zostawiłem tytuł, od którego zaczęła się moja pasja do japońskiej animacji. Stało się tak za sprawą Death Note, jednego z najpopularniejszych i najczęściej komentowanych tytułów anime, jakie kiedykolwiek powstały. Akcja tej niesamowitej historii koncentruje się wokół Lighta Yagamiego, niesamowicie uzdolnionego licealisty, by nie powiedzieć geniusza, który natrafia na tajemniczy zeszyt.
Ów notatnik zrzucony na ziemię przez Ryuka, boga śmierci, potrafi uśmiercić każdego człowieka. Wystarczy tylko wpisać do niego imię i nazwisko dowolnej osoby oraz przyczynę jej zgonu. Light zaczyna z owego notatnika korzystać, pragnie pozbyć się wszystkich morderców i złych ludzi, by zbudować nowy, perfekcyjny świat, na którego czele będzie stał właśnie Yagami. Ten cel okazuje się nie być aż tak prosty do zrealizowania, ponieważ plany Lighta stara się pokrzyżować L, genialny detektyw. Jak pewnie szybko wywnioskowaliście, notatnik śmierci to idealna pozycja dla osób ceniących sobie takie gatunki jak thriller, mystery, film psychologiczny czy też policyjny. Mocną stroną Death Note stanowi również swoista rywalizacja pomiędzy Kirą, taki przydomek nadał sobie Light, a L. Dwaj geniusze stają do walki, starając przechytrzyć się nawzajem, odnieść zwycięstwo i spełnić własne cele. Anime stawia widzowi także kilka pytań, z czego dwa, czy zwalczanie zła złem jest moralne i czy zwalczając je w taki sposób nie zatracamy samego siebie, stanowią sedno całego anime. Jeśli lubicie mroczne, wybitnie napisane historie, pełne napięcia i zwrotów akcji, Death Note jest dla Was. Z pewnością to doświadczenie może odmienić Wasze życie. To wszystko, moi drodzy. Dziękuję Wam za uwagę, jeśli dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że mój materiał zaciekawił Was i może nawet sprawi, że postanowicie po któreś z omawianych przeze mnie anime sięgnąć. Jeśli tak, niezmiernie się z tego powodu cieszę. W komentarzach możecie wypisywać tytuły anime, które Waszym zdaniem nadają się do obejrzenia jako pierwsze oraz serie, które zapoczątkowały Waszą pasję do anime. Jestem tego bardzo ciekaw. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!